Środa bez Odratowskiego to środa stracona, to już. Brniemy dalej w ezoterykę do końca tygodnia. To super, to czekaj, tak ci zapowiem, tak żeby tak było lega artis. Dobra. Tomasz Olbratowski. No. Very good. No, przełom roku powoduje, że po omacku szukamy przełomu w życiu. Ale od czego archanioł Raziel? Opisuje go portal, wcale nie chrześcijański, ani żaden inny religijny. Raziel wysyła ludziom sygnały, kiedy są na zakręcie. W sensie ludzie, nie sygnały, prawda? Sygnały za pomocą liczb Raziela. 11, 22 i 33. Mało trochę jak na szóstkę w Totka, ale nie wymagajmy odbytów duchowych za dużo. Jeśli widzisz nieustająco te liczby, czytamy w numerach telefonów, budynków, na rejestracjach samochodów, to znak, że Raziel wysyła ci sygnał, żebyś zmienił swą drogę. Co więcej, kolorem Raziela jest indygo. Jeśli nagle w twoim otoczeniu pojawia się dużo rzeczy w tej barwie, czytamy dalej, możesz być pewien, że to również sygnał od Raziela. No tylko, że problem jest, że większość mężczyzn nie rozróżnia tak subtelnych kolorów i nie rozpozna indygo, nawet jak go indygo w klejnoty kopnie, prawda? Sprawdziłem, słuchajcie, dla was, indygo to taki lekko niebieski błękit popadający momentami w lazur, który kopie po klejnotach. Skomplikowane te znaki od Raziela. Nie mógłby człowiekowi po prostu, nie wiem, napisać, co ma robić, choćby na ścianie, prawda? Dużo prościej, a tak to Raziel musi się namęczyć, żeby samochód w kolorze indygo z określoną rejestracją, o określonej porze potrącił cię na pasach, żeby zmienić twoje życie. Ja cię, Razielu, troszeczkę przepraszam, że tak żartuję trochę z ciebie, bo tak naprawdę to chcę być twoim ziomusiem. Zresztą każdy, bo mamy tyle problemów, że czekamy na znaki, jak je rozwiązać. Ale też pamiętajmy, buraczkowe piątki się nie liczą. To jest jeszcze inny, nieustalony jeszcze byt, który daje sygnały nie wiadomo po co.